Wszyscy chcą go oglądać, żeby zobaczyć, jak on dostaje, jak podchodzi do ludzi, jak ich nie szanuje. Teraz wszędzie też szuka ciągle atencji, szuka afer, wykrzykuje, każdemu ubliża, wiesz, szuka takich sztucznych, żeby tylko gdziekolwiek zaistnieć. Tak samo jego zawodnicy, wiesz, nie mają własnego zdania, tylko on im co powie, oni tak samo skaczą i próbują, wiesz, ja kontra Marcin Neyman i prezes Jóźwiak. Jacek Murański mógłby gryźć i drapać, tego się boję. Aleksandra Florczak, a wraz ze mną Daniel Omielańczuk. Witam serdecznie. Witam. Jak były panelu emocje? Jeszcze raz zapytam. Dobrze, tak samo i przed. Było ciszo, spokojno. Trochę chyba wszystkich zaskoczyliśmy, że nie było wyzwisk, krzyczenia i tej całej takiej otoczki patologicznej. Na samym wstępie wytłumaczyłem, że tych krzyków Denisa się nie boję, nie rusza mnie to i że jest już tak mało czasu, że możemy to wyjaśnić w klatce, a nie tutaj się napinać przed ludźmi, bo to nie ma sensu. On się na to klepnął i dalej już było spokojnie. Tak, nawet na czacie ludzie pisali, że Denis jest bardzo spokojny i chyba wydaje mi się, że zrozumiał też ten swój błąd, że wcześniej tak agresywnie wyskakiwał do wszystkich, a ludzie jednak tego nie lubili w nim. Nie lubią. Znaczy, wiesz co, on jest taką postacią negatywną. Wszyscy chcą go oglądać, żeby zobaczyć, jak on dostaje, dlatego, że nie jakim jest sportowcem, tylko jakim stał się człowiekiem, jak podchodzi do ludzi, jak ich nie szanuje, więc to jest chyba już ostatnia chwila dla niego, żeby zmienić swoje podejście do ludzi, zmienić się i żeby, wiesz, choć troszkę odrobinę odzyskać w oczach ludzi, choć nie wiem, czy już nie jest za późno. A jak oceniasz jego przemianę? No bo troszeczkę jednak udało mu się zrzucić. Widać, że na tej siłowni działa. Znaczy, wiesz, co chodzi. No zrzucił, tylko albo robisz wagę, albo robisz kondycję i robisz formę na walkę. Nie da się tak do końca tego wszystkiego połączyć, żeby to dobrze chodziło. Czyli myślisz, że gdzieś tam to ucierpi na tym, że do walki może się nie do końca... Nie wiem, no ale tak mi się wydaje, wiesz. Bo na przykład Arkadiusz Tańcuda teraz zbijał, nie wiem, czy oglądałeś na Fame jego wystąpienie i on przez to, że zbijał tą wagę i bardzo był wycieńczony, po prostu no sam przyznał, że to jakby była wina tego, że nie udało mu się wygrać. No, jest taka szansa. Myślisz, że Denis też tutaj polegnie na tym, że właśnie tego tlenu gdzieś zabraknie? Myślę, że tak. Uczciwie. Czyli jesteś przekonany o swojej wygranej? Tak, jestem, zawsze wychodzę do walki z tą myślą, że wygram walkę, a nie, że wychodzę, żeby ją przegrać. No, wydaje mi się, że każdy zawodnik normalny wychodzi, może poza Marcinem Neymanem, wychodzi po to, żeby wygrać, wiesz, i z tą myślą, że na pewno wygra. A co myślisz o Marcinie Neymanie, jak już zahaczyłeś jego temat? No co, no, że został zdegradowany z cesarza, bo nie ma walki wieczoru. Ja pierwsza walka, wiesz, w Cloudzie, w Freak Fightach i mam walkę wieczoru. Marcin, wiesz, zdegradowany. Już nie jestem całym cesarzem. A myślisz, że Piotr Lizakowski przejmie koronę? Znaczy, nie wiem, że przejmie. Wydaje mi się, że wypunktuje Marcina. Właśnie jak ja rozmawiałam z Lizakiem, no to mówił, że on będzie szedł od pierwszych chwil po nokaut, ale wydaje mi się, że to jest nierealne. Ty jako doświadczony zawodnik, jak ty oceniasz, jaki będzie ten plan na walkę? Znaczy, wiesz, w walce z Marcinem wszystko się może zdarzyć, no ale nie, myślę, że to jest tylko taka gadka pod publika, tak naprawdę będą chcieli go wypunktować ładnie. Powiedz, czy ty miałeś wrażenie jakby na konferencji, że Denis stał się jakby troszeczkę innym człowiekiem, czy po prostu robi to pod publiczkę? Który? Twój przeciwnik. Nie wiem, musisz się go zapytać. Wiesz co, wydaje mi się, że to mogło wynikać z moich słów, co ja powiedziałem, przyklepał się i tyle, nie? Wiem, że na konferencji, bo też czytałam czat, co prawda nie oglądałam, bo nie było warunków tutaj, ale czat i na czacie było wskazane to, że ty mówiłeś źle o trenerze Oknińskim. Byś mógł przytoczyć, o co chodziło. Wiesz co, bo znam tego człowieka bardzo długo i wiem,
naprawdę, tak jak powiedziałem, wiem ile zrobił dobrego, ale zrobił więcej jeszcze tego złego dla polskiego MMA, więc teraz wszędzie też szuka ciągle atencji, szuka afer, wykrzykuje, każdemu ubliża, wiesz, szuka takich sztucznych, żeby tylko gdziekolwiek zaistnieć. I żeby tak samo jego zawodnicy, wiesz, nie mają własnego zdania, tylko on im co powie, oni tak samo skaczą i próbują, wiesz. Nie mają osiągnięć sportowych, nie mają żadnego kontentu, na którym chcą się wybić, tylko wyzywaniem zawodników. Więc ja uważam, że jeżeli chcą coś zrobić, to albo niech mają te wyniki sportowe jakiekolwiek, albo wymyślą sobie jakiś inny kontent, na którym zasłyną, niż wiesz, wyzywanie zawodników i innych ludzi. No ale Michał Pasternak ma jednak na koncie wiele walk. No ale Michał też ma swój kontent, tak? Ma ten EBEB prowadzi, ma walki w NFC, więc tutaj wiesz, akurat on poszedł inną drogą. Uważam, że to lepsze, no bo jakoś zrobił, wiesz, kontent inny niż tylko wyzywanie. Czyli kogo masz na myśli, jeżeli mówisz o tych osobach z klubu? No, na przykład właśnie przeciwnika Labrygi, który, wiesz, tak naprawdę w MMA nie za wiele aż tak zrobił. Do tego, wiesz, Mirka Oknińskiego syn to samo i tam wielu innych, więc tak. A ty kibicujesz Denisowi Labrydze? Tak, jest moim kolegą, kolegujemy się prywatnie, jest kolego też z maty, więc bardzo się lubimy, normalny, fajny chłopak, więc jeden drugiemu pomaga, więc bardzo kibicujemy. Myślę, że ta walka to w ogóle wpadła jakby nagle, bo to Bestia miał występować i był też ogłoszony na klaucie, natomiast coś tam się wysypało i na zastępstwo wpadło to. Więc a ty byś chciał zobaczyć taką walkę Bestii? Z kim? Nie mogę właśnie zdradzić chyba, z kim miał walczyć. Troszkę się wtopiłam, ale no, Bestia Bestia Piechowiak miał walczyć z Bobem Sapem. Tak. Ale bo Sap dostał jakieś kontuzji, tak? I nie będzie tej walki. Nie wiem, czy mogliśmy to powiedzieć, ale to jak coś, ale to ty nie, powiesz. To spokojnie, to było na panelu, jak wyszedł Piechowiak, to Bestia mówił, że tam była i tam spokojnie, nic nie wyszło, więc wiesz, no nie walczy. To wiesz, wolę, żeby walczył tak naprawdę mój kolega, który sobie zawalczy i zarobi pieniążki, więc wiesz, o co chodzi. No jak najbardziej. A czy ty masz podpisane więcej niż jedną walkę z Klautem? Kto będzie następny? Zdradzisz jakiś taki szczegół? No nie wiem, no fajnie by było zawalczyć wreszcie to, co od zawsze mówiłem, ja kontra, przepraszam, dwóch kulturystów, czy ja kontra Marcin Neyman i prezes Jóźwiak. Czyli chciałbyś tej walki, a widziałeś ostatni pojedynek Jóźwiaka? Nie widziałem. Nie widziałeś? Nie. No to ciekawe, może warto zobaczyć. Się przestraszyć? Nie. No, w sensie walczył w main evencie z Michałem Boxdelem, to chyba wiesz, natomiast tak, przegrał. Przegrał. Ostatecznie. Marcin tak przegrywa, to... więc fajnie, widzisz, we dwóch jakby wyszli do mnie, to by mieli szansę, nie? A do tego w swoich walkach mają 1-1, więc zamiast robić trzecią walkę ze sobą, to mogliby zawalczyć razem przeciwko mnie. A ty widziałbyś może jeszcze jako trzeciego Jacka Murajskiego? Tego wariata? Nie? Nie, no on to chyba by się z nimi nawet nie dogadał, wiesz? No bo oni walczyli, znaczy walczył z Pawłem Jóźwiakiem przegrał Jacek Murański. No tak, no ale Jacek chyba ma mocne konflikty z Marcinem Neymanem. Też ma bardzo duży konflikt. Tak, więc takiego trio to się chyba nie da stworzyć, ale... Ale to by było mocne, nie uważasz? Byłoby bardzo mocne. No to może tak federacja... Prowokuj. Widzowie, wypiszcie, czy chcielibyście zobaczyć tutaj Daniela naprzeciwko Jacka Murańskiego, Marcina Neymana i Pawła Jóźwiaka. Ja uważam, że to byłby hit. A ty zgadzasz się, że zgodziłbyś się na to? Że Jacek Murański mógłby gryźć i drapać, tego się boję, bo on jest z tej Krav Magi, a tam robią wszystko, więc niebezpieczny człowiek. Zobaczymy. Ja ci życzę powodzenia. Dziękuję za rozmowę, dziękuję, Danielu. Dziękuję.